Narodowe Siły Zbrojne jest to pojęcie bardzo pojemne. W sensie ścisłym, dosłownym, jest to pion zbrojny formacji polityczno-moralnej, polityczno-wojskowej, która ma bardzo szersze, dużo bardziej szersze znaczenie. Same Narodowe Siły Zbrojne to jest pion wojskowy, ale obok Narodowych Sił Zbrojnych działa pion cywilny, odpowiednik delegatury rządu na kraju. Służba cywilna narodu. Bardzo rozbudowane, bardzo liczne wydawnictwa, mieli także swój periodyk, wydawali książki, broszury o tym, jak Polska ma wyglądać po wojnie. Projekty reformy rolnej, zagospodarowania obiektów przemysłowych, które są niemieckie, ale przede wszystkim wcielenia i zagospodarowania ziem zachodnich i Prus wschodnich. Wywiad Narodowych Sił Zbrojnych analizuje informacje o niemieckich zakładach produkcyjnych, zakładach doświadczalnych, bardzo daleko na zachód. I te dane są przetwarzane w ten sposób, co z tym można zrobić po wojnie. Jaki z tego pożytek może mieć polska gospodarka? Nikt tego pod ziemi nie robi. Nikt takich rzeczy nie miał. Nawet opracowywanie atlasów nazw geograficznych, odszukiwanie w starych źródłach, jak się poszczególne miejscowości nazywały na ziemi lubuskiej, na Pomorzu Szczecińskim, na Dolnym Śląsku. To jest ich wielkie dzieło. Projekty przebudowy i rozbudowy całych gałęzi przemysłu, przemysłu węglowego. Profesor Bolesław Krupiński, określany jako ojciec, patron polskiego węgla, to był działacz służby cywilnej narodu. To dzisiaj jest kopalnia jego imienia. Bolesław Krupiński, działacz zaplecza politycznego Narodowych Sił Zbrojnych. Wtedy, kiedy człowiek nie wiedział, czy dożyje jutra, to jest w ogóle sens cokolwiek robić. Ci ludzie robili z myślą, nawet jeśli nie przeżyją, to co stworzę, to co zostawię, będzie przydatne dla innych. Tak się rzeczywiście działo. Równolegle obok tych dwóch pionów, czyli pionu wojskowego NSZ, pionu cywilnego, czyli SCN, powstawał pion polityczny. Próba budowy formacji politycznej, która byłaby ponadpartyjna. To się miało nazywać obóz narodowy. Obóz, który miał nie być partią i jego działaczem, a przyciągali bardzo wiele osób, to byli ludzie o różnych orientacjach politycznych. Większość oczywiście narodowcy, czy ze Stronnictwa Narodowego, czy z obozu narodowo-radykalnego, a tam są także państwowcy, są ludzie bez określonych preferencji politycznych, zdarzają się socjaliści, czy ci, którzy określają się jako demokraci, połączy ich jedno, wspólny cel, praca na rzecz przyszłego polskiego państwa. I ta próba zaistniała w poszczególnych okręgach, takie formacje były powoływane. Nad tymi wszystkimi pionami, o których mówię, nadzór miała tak zwana Tymczasowa Narodowa Rada Polityczna. Ciało polityczne składające się z około 40 działaczy, przedwojennych polityków albo działaczy państwowych, przedwojennych posłów, senatorów, profesorów, którzy byli tak jakby taką czapką kierowniczą, czymś w rodzaju takiego ogólnego quasi parlamentu. Ponieważ ciało takiej wielkości, 40-osobowe, nie może na co dzień obradować. To jest problem zebrania się gdzieś, dotarcia na miejsce takiego spotkania, później rozładowania spotkania, że trzeba wychodzić pojedynczo czy po dwie osoby, nie może być 40 osób naraz, bo to jest widoczne. Takie ciało jest niesprawne, więc na co dzień działało 8-osobowe prezydium. Na czele tego prezydium stał Zbigniew Stypułkowski, najmłodszy przedwojenny polski poseł, wybitny adwokat, polichista, działacz polityczny, po wojnie doradca wielu rządów światowych do spraw zwalczania komunizmu. Jego książki wychodziły w 30 językach w świecie. W Polsce całkowicie zapomniany, wyrugowany z naszej historii. Ciekawa rzecz to jest związek rodzinny Zbigniewa Stypułkowskiego. Jak się mówi o formacji, która rzekomo miała być antysemicka, która nie tylko przeciwstawiała się Żydom, zwalczała Żydów, ale mordowała i to w dodatku razem z Niemcami, to proszę sobie wyobrazić fakt, że Zbigniew Stypułkowski ożenił się z wnuczką profesora Aleksandra Krauschara, wybitnego historyka żydowskiego. Ich syn Andrzej, młodociany żołnierz NSZ, później Powstania Warszawskiego, według
przepisów prawa żydowskiego religijnego według halachy jest czystym Żydem, bo jest po matce. Czyli na czele antysemickiej formacji stoi człowiek z takimi związkami rodzinnymi. Nikt go z funkcji nie zdejmuje. Wszyscy wiedzieli, o co chodzi, jaką ma rodzinę. Nikomu to nie przeszkadza. Czyli ci rzekomi polscy naziści nie są tacy, jakich się nam pokazuje. W dodatku takich przypadków, nie na takim szczeblu wysokim, ale odpowiednio wysokim, żeby o tym mówić, w Narodowych Siłach Zbrojnych mam zewidencjonowanych co najmniej kilkadziesiąt. To są oficerowie Narodowych Sił Zbrojnych, którzy pełnią określone funkcje w strukturach tej organizacji. Nie na samym dole organizacyjnym, ale bardzo wysoko.